Siemanko, intruder z tej strony. Witam Was ponownie. Przepraszam za długą przerwę. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy AR musi być drogi? Nie musi. Wsparcie zapewniają sejfy.pl. Ja może na początku pozbędę się lunety, dlatego że ona tutaj nie jest istotna, bo oczywiście na AR-a możemy założyć sobie cokolwiek. Czy AR, jakiego chcecie kupić, musi być drogi? Bo jak wiemy, rozstrzał cenowy pomiędzy AR-ami potrafi być nawet po 10 tysięcy. Odpowiedź jest taka jak na wstępie, nie. Najbardziej popularne firmy na rynku są to Daniel Defense, powiedzmy, BCM, Stagarms, Diamondback, PAK polski i tym podobne. Żaden producent amerykański AR-a nie pozwoli sobie na to, żeby wypuścić gówno. I jeśli to jest FedArms, czy Diamondback, czy Stag, czy inne tego typu firmy, które mają w ofercie tańsze AR-y, to one nie sprzedadzą Wam gówna. Na czym tak naprawdę polega główna różnica w cenie AR-a? To jest jak z samochodem. Możecie kupić sobie samochód, który będzie jeździł i dowiezie Was na miejsce za 70 tysięcy i możecie kupić samochód, który będzie Was woził i dowiezie Was na miejsce za 500 000 czy 1 000 000. Czy tani samochód oznacza, że on nie dowiezie Was na miejsce? Nie. Po prostu kwestia jest tego, w co jest wyposażony, jaki ma prestiż, jakie ma logo. I z AR-ami właśnie tak jest. Natomiast główna kwestia to jest, jak w jednym z najsławniejszych pistoletów, to jest marketing. Za to płacicie. Im firma jest bardziej znana, tym więcej kasy musi wydać na promocję, marketing i tak dalej. A kto płaci za ten marketing i promocję? Wy. W jaki sposób? Dopłacając do ich produktów. Musicie brać pod uwagę, że większość tego, na co wydajecie pieniądze, to jest wartość postrzegana. Dwie rzeczy, które wykonane są tak samo dobrze, jeżeli wokół jednej zrobiony jest dobrze marketing i reklama, to Wy będziecie w stanie zapłacić za to większe pieniądze, bo będzie bardziej znane, bo będziecie postrzegali to jako coś dużo wyższej jakości. Natomiast każdy AR, który jest wykonany przynajmniej w milspekowej konfiguracji, czyli specyfikacji narzuconej czy wymaganej przez wojsko, to będzie AR, który Wam będzie służył. Będzie strzelał do przodu, będzie trafiał i tak naprawdę to, od czego zależy, jak skutecznie on będzie się zachowywał, to jesteście oczywiście Wy, strzelec. Tutaj mamy karabin, który jest względnie niedrogi. O ile karabin za 4 czy 5 tysięcy można nazwać niedrogim, ale powiedzmy, że średnio tak to można ująć. I tak naprawdę co w takich konfiguracjach, za co płacimy? Co powoduje różnicę w cenie? Bo ten karabin jest, to jest akurat Stag. On kosztuje około 4,5 do 5 tysięcy. Ten pewnie kosztowałby pod 6. Natomiast na czym polega różnica? Płacicie za to i wszelkie akcesoria do broni nie są tanie. Nawet jeżeli wyprodukowanie ich u Chińczyka kosztuje 60 zł, to Wy zapłacicie za to 450. Płacicie za takie rzeczy, które mocno podbijają cenę. Płacicie za sposób wykonania łoża, to znaczy styl łoża. Niektóre są bardziej modne, niektóre są mniej modne. W tej chwili łoża, które mają tutaj RIS i na bokach również, czyli Picatinny, już są mniej w cenie, bo przestały być modne. Jest też powód, dlaczego przestały być modne, bo one się nadają do wojska. Natomiast do cywilnego używania również się nadają, ale są mniej praktyczne ze względu na to, że szyna Picatinny tu
i na boku, i na dole, i z drugiego, po drugiej stronie, to jest masa. A strzelec cywilny nie chce nosić ciężkiego karabinu, tym bardziej w zawodach dynamicznych. Chce mieć karabin lekki, oczywiście składny, więc dlatego wymyślono takie łoże, M-Locki i te inne, żeby to łoże było lżejsze. Tak naprawdę to, za co dopłacicie, to jest kolba, to jest chwyt, to są te mechanizmy zrzutu zamka, to są chwyty przednie, to jakie macie muszki, szczerbinki i tak dalej. Natomiast AR to jest AR. Jeżeli ma dobrą lufę, a większość firm nie wypuszcza shitu i są to dobre lufy, to ten AR będzie strzelał do przodu i będzie trafiał, jeżeli strzelec zrobi swoją robotę. Z AR-a nie będziemy strzelać na 600 czy 700 metrów, może do 300 w sytuacji jakiejś takiej bojowej i ten karabin na tych dystansach będzie się sprawował. Bez względu na to, czy kosztował 4000, czy kosztował 12. Tak naprawdę w każdej broni ważny jest mechanizm. Mechanizm oczywiście w AR-ze 15 od dawna udowodnił swoją skuteczność. Co ważne, przechodził bardzo wiele modyfikacji czy poprawek. Natomiast o tym porozmawiamy w filmie, który jest planowany AR versus AK. Natomiast to będzie inny trochę niż większość na YouTubach filmów AR versus AK, bo to będzie porównanie po prostu z takiej bardzo praktycznej strony. Żeby udowodnić, że tani AR może być karabinem, na którym można polegać, jak zwykle, albo jak to u mnie bywa czasami, zrobiłem taki bardzo nieuczciwy test. Czyli wziąłem tego staga, który jest w specyfikacji milspec, a co ważne, ma prawie milspecową lufę, czyli oczywiście to jest 223 i 556, czyli no nie do samego końca wojskowy format, bo w wojskowym formacie jest tylko 556. Natomiast tutaj lufa, która tu się znajduje, to jest mniej spotykana w broni cywilnej lufa z gwintem 1.7. Gwint 1.7 jest dedykowany do cięższej amunicji wojskowej, czyli 62 grainy, 70 z groszami i tak dalej. Natomiast jako cywile z reguły przy naboju 223 używamy 55 grainów. I ta lufa ma za mały skok gwintu, żeby ten nabój dobrze stabilizować. I postanowiłem zrobić taki test, że wziąłem tego taniego, względnie taniego AR-a, z lufą 1.7, 16 cali oczywiście, z milspecowym spustem, który nie jest jakiś ultra lekki, ale jest precyzyjny. I zapakowałem do niego amunicję, której powinien nie lubić z tą lufą, czyli 55 grainów. I żeby jeszcze było gorzej, wziąłem amunicję, która nie szczyci się osiąganiem jakichś wybitnych wyników, jest tania i strzela do przodu i robi dziury. I powiem Wam o tym, jak poradził sobie ten stag z amunicją, której nie powinien lubić, jako broń, która jest względnie niedroga. Co ważne, ten film nie jest bazowany wyłącznie na moich doświadczeniach i nie tylko związanych z tym konkretnym karabinem. Podobne doświadczenia będziecie mieli także z innymi markami produkującymi swe karabinki zgodnie z milspec za rozsądne pieniądze. Testowany AR nie miał łatwego dzieciństwa. Pierwszy właściciel nie chuchał na niego i używał taniej, brudzącej amunicji o twardych spłonkach. Jedyne czyszczenie karabinka ograniczało się do czyszczenia lufy i psiknięcia preparatów do komory zamkowej. I tyle. AR nadal jednak działał bez zarzutu. Zamontowana na nim optyka o małym, czterokrotnym powiększeniu została wyzerowana na szybko, a do strzelania użyłem taniej amunicji 55 grainów. Mimo iż specjalnie nie przykładałem się do strzelania, na 100 metrach AR bez problemu trafiał w paszczę papierowego napastnika. Przestrzeliny były równomiernie okrągłe, co oznacza, że pocisk nadal był solidnie stabilizowany, mimo iż gwint lufy przeznaczony był do cięższych pocisków. W innych przypadkach karabinek również nie miał problemów z robieniem zdatnego bojowo zgrupowania na tym dystansie.
Na dystansach do 300 metrów należało oczywiście postarać się bardziej, ale trafienie w cel nadal nie stanowiło problemu. Choć tutaj oczywiście przydałaby się już cięższa amunicja, do której ta lufa została stworzona. Niestety, nagrania z tego strzelania uległy awarii. I żeby było ciekawiej, nie tylko one. Po ponad 4,5 tysiącach strzałów od wyjęcia z pudełka, AR wreszcie przestał przeładowywać. I to w momencie, gdy mieliśmy testować na nim dwie nowe lunety. Potrzeba mieć rączkę do tego. No, widzę właśnie. Czyli zajebaliśmy AR-a. Taki piękny, amerykański taki. No nie pykło. Pierwszy raz od swych narodzin AR za rozsądne pieniądze doczekał się rozebrania zamka. To trochę tak, jakby niemowlakowi zmienić pieluchę dopiero, gdy pójdzie do szkoły. Ale tu, o dziwo, wszystko było względnie okej. Mimo iż z majtek tego dzieciaka gruz sypał się całymi łopatami. W tym miejscu, na zamku, zebrało się tyle zbitego nagaru, że zamek nie miał już możliwości obrotu, by się odryglować i wyrzucić łuskę. Łuk w tym miejscu powinien iść tak. A sami widzicie, jak przykrył go nagar. Ten syf był tak zapieczony, że nie szło zdrapać go nawet śrubokrętem, używając pełnej siły. Na następny dzień ten element odbył 3-godzinną kąpiel w penetratorze, a potem obróbkę najtwardszą szczotką metalową, jaką miałem. I wreszcie udało się usunąć jakieś 95% skamieniałego, czarnego nagaru. Przy okazji czyszczenia poddałem inspekcji iglicę. I co? I wygląda jak nowa. Po w miarę przyzwoitym czyszczeniu, lecz nie pieszczeniu, AR za rozsądne pieniądze znowu działa bez zarzutu. Systemu gazowego nie ruszałem. Zobaczymy, kiedy zacznie szwankować. Jeśli chodzi o mnie, milspekowe AR za rozsądne pieniądze zdał egzamin. I zda również dla was. Drodzy widzowie, jeśli chcecie kupić sobie AR-a i nie macie furgonetki pieniędzy, ani nie chcecie sprzedawać nerki, nie bójcie się kupić niedrogiego AR-a wyprodukowanego w milspek. Wybierzcie jakie chcecie łoże, może jaką kolbę, jaką lufę i tyle. I jeśli znajdziecie AR-a z tymi elementami w niskiej cenie, to nie martwcie się. Nie będzie gorszy od tego kosztującego 3 razy tyle. Cena to marketing. Sztuka lokowania produktu i kreowania jego wizerunku. Milspekowy AR za 4000 nie będzie mniej milspekowy niż ten za 12. Jeśli dacie sobie wmówić, że butelka kranówki jest warta 20 zł, bo ktoś nazwał ją kranówka Elite, to wasza sprawa. Ale kula nie będzie bardziej kulista. A jeśli ktoś wam to wmawia, to robi was w jajo. Kilku widzów i kilku sprzedawców właśnie mnie znienawidziło. A ja w opisie filmu zamieszczam link do filmu sprzedawcy AR-ów z USA, który powie wam to samo, tylko w innym języku. Do zobaczenia w kolejnym filmie Intruder. Ta podziałka w tej lornetce, to ona jest w nulach? Nie, w O.